Witam wszystkich na kanale Kwasogranie. Zaczynamy kolejny odcinek na kole ze starami Wisły Kraków. Czeka nas teraz mecz na Ekateny w Pucharze. Trening oczywiście, szybka symulacja. Prowadzimy w tabeli, musimy to utrzymać. Mam nadzieję, że nam się to uda. No i zapraszam na mecz za Ekateny. Jedyne zmiany, no to może rzeczywiście na ławce rezerwowych jest Szelongowski, on dostanie szansę. Z graczy, którzy wyróżniali się w ostatnich meczach, czyli Sobczak, myślę, że też wejdzie. Młyński może, a nie, no Wędrychowski jest. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zapraszam na mecz za Ekateny. Rozpoczynamy. Ekateny w czarnych strojach, Wisła Kraków cała na czerwono. Szymański, Damian, proszę. No, na pewno jest kilku graczy, będziemy się przyglądać. Szymańskiemu też jest to na pewno jakiś taki materiał, który możemy spróbować w późniejszym czasie sprowadzić go do Polski. Gra w czołowym klubie Ligi Greckiej. Teraz Mak, będzie tam dośrodkowanie na drugą stronę do Sawicza, nieudane to dośrodkowanie. Tutaj próbują Wiślacy przejąć tą piłkę, Matynia, Skwarka, dobrze Skwarka walczy, próbuje, nie udało się Sawicz. Tak jak wspominałem, chciałbym, żeby raczej polscy zawodnicy byli tymi filarami Wisły Kraków, żeby była ta polska tożsamość, no ale wiadomo, no nie da się tego zrobić w pierwszym sezonie, ten budżet nie jest z gumy, nie jesteśmy go w stanie bardziej rozwiązać, poza tym no jest, są tacy piłkarze właśnie jak Frydrych, którzy stanowią ajajaj właśnie trzon tego zespołu, żółta kartka dla Parasa. Żółta kartka, więc teraz Wisła Kraków przeprowadza kolejny atak, a Paras musi uważać na swoje poczynania. Może zostanie zmieniony Garcia, na pewno Wiślacy będą próbowali prowokacji, grając blisko tego zawodnika. Paras, teraz dobre dośrodkowanie do Garcia. Ten zawodnik widać, że w ostatnich minutach stwarza bardzo dużo okazji dla Ekateny. Teraz błąd Frydrycha przy wyprowadzeniu. Znowu Garcia. Dobre podanie do Pasta Dionisosa i na szczęście Biegański broni. Frydrych kolejny raz podaje do Gruszkowskiego, chyba w sumie pierwszy raz w tym meczu Gruszkowski dotyka piłki. Zachowicz, Mak będzie pierwszy, tak jest, udaje się przejąć tą piłkę, ładnie łamie do środka, tutaj próbuje lekkiego driblingu, podaje do Żukowa, Żukow niestety się nie przebija, ale jest Zachowicz, kolejna próba Wiślaków, powrót do Gruszkowskiego, jest Mak, pali, niestety pali Mak na spalonym. Żukow, kolejna próba, podanie do Sawicza, Sawicz próbował wycofać, bo wiedział, że nic nie zrobił z tą piłką, no i niestety nie udało się. No, widać, że Ekateny chyba na razie jest najtrudniejszym przeciwnikiem w tych meczach pucharowych. Teraz Anas Fafidar
na pozycji spalonej. Wiślacy muszą się spiąć, 35 minuta bez bramki i bez widoku na bramkę na razie. Problemy Wiślaków przy strzałach i wyprowadzeniu piłki. Hugi tak samo nie powąchał jeszcze piłki, jeszcze nie próbował zagrozić bramce bramkarza Gatyny. Teraz Matynia, jest Zachowicz, urywa się tutaj obrońcą, wreszcie i jest bramka 1-0. Piękna bramka Zachowicza, dawno zawodnik nie strzelał. Piękna bramka, mamy to, 1-0. No i pięknie, że utwierdzamy się, umacniamy swoją pozycję, bo utwierdzamy się w tym fakcie, że prowadzimy też, ale umacniamy swoją pozycję na pozycji lidera. Teraz lekkie podanie, a i Biegański w formie, nasz bramkarz rozpoczyna akcję z Gruszkowskim, podanie przez Frydrycha. Frydrych dzisiaj coś bardzo niebezpiecznie rozgrywa te piłki, ale na szczęście teraz opanowali Wiślacy. Podanie do Sawicza. Sawicz już widzi wychodzącego Hugiego. Hugi jest Zachowicz. Aj, no i niestety przegrał rywalizację z obrońcami. Szymański. Dobrze się zostawił Szymański. Po meczu sprawdzę, jak wygląda ten zawodnik. Aj, teraz lekki ślizg, daleka piłka, koleja, no nie aż tak daleka, na szczęście sędzia. No, mówią spadek formy, a na razie Garcia, wydaje mi się, że bardzo dobry mecz tego zawodnika. Wygląda na to, że inaczej jest oceniany przez media. Żukow, Skwarka, dobrze, mija teraz piłkarze Ekateny, ma dużo miejsca, podanie do Hugiego, Hugi, no i niestety nie znalazł drogi do bramki napastnik Wisły. Koli musi asekurować tutaj piłkarzy Ekateny, Garcia, dobra próba, teraz Frydrych, wraca Sawicz i daleka piłka Sawicza do chyba Żukowa, nie dochodzi jednak to podanie. Teraz spokojną piłkę rozgrywa Żuber z napastnikiem Ekateny. Na szczęście Żukowi spółka odzyskują tą piłkę. Żukow dobrze się prowadzi teraz w tym ataku. Super zagranie do Sawicza. No ale Zachowicz chyba zabrał mu tą piłkę. Jest Sawicz, próba uderzenia i mamy no, jeszcze raz bardzo podobny strzał, który mieliśmy niedługo. No niedawno Zachowicz tak strzelił, gdzie piłka obiła poprzeczkę, no i wpadła do bramki. Teraz kolejny raz gracze jak Ateny bronią się przed atakami Wisły, ale te ataki są bardzo niezdarne, bardzo niechlujne te podania, niedokładne. Nie mają chyba Wiślacy pomyślunku, co zrobić z piłką, jak przeczyć się przez obronę Ekateny. Teraz dobrze tutaj Mak ma miejsce na oddanie strzału, ale rzeczywiście ponad bramką. I już rozpoczęcie. Garcia zszedł. No, widać, że chyba nie był. Rzeczywiście chyba trenerowi nie pasował, pomimo tego, że mi jego gra się bardzo podobała. Mentalos, Ambrat. Jest piłka do Żubra. Żuber do właśnie, do piłkarza Ekateny. Szymański z Żukowem. Wygrywa ten pojedynek Żukow. No i zrobimy jakąś zmianę szybką. Skwarka wejdzie na Skrimento, Szelongowski dostanie za Hugiego szansę. No i chyba Sobczak za
Sawicza. Tutaj Sawicz w tym meczu bardzo mało robi i teraz Biegański z cieniem Sawicz własnego piłkarza, jak to mówią. Teraz do niego piłka, no i oczywiście znowu Sawicz nie dochodzi do tego podania, aczkolwiek to podanie było rzeczywiście, można powiedzieć, niedokładne. Z Kruszkowski, jest Mak, gra z Żukowem na Skrimento, dobre podanie do Szelongowskiego. Szelongowski poczekał do Sobczaka, nie, Żukow przepuszczenie, tam chyba wszyscy przepuścili piłkę. Na Skrimento tak samo, nie udaje mu się złapać tej piłki, no i piłka trafia w ręce piłkarzy w czarnych strojach. Teraz Frydrych, mają jakieś problemy ze złapaniem tej piłki, no i niestety jest jeden 1-1, Biegański zdenerwowany, tutaj Frydrych z kolei popełnili błąd, no i musimy nadrobić tą straconą bramkę. 1-0, Zachowicz, aj problemy piłkarzy Wisły Kraków, dużo nonszalancji w grze, teraz Zuber, kolejna akcja, będzie dośrodkowanie, próba zatrzymania przez Frydrycha, udana tym razem. Piłka do Żukowa. Żukow prowadzi Szelongowski, jest Sobczak, zdobywa kolejne metry, zakręcił tutaj obrońcami, będzie strzelał, będzie próbował. Tak jest, podjął tą próbę, w meczach ligowych mu to wychodzi, więc dlaczego miałby nie strzelić Ateny? Teraz zagranie do Matynia wykłada piłkę do Nascrimento i Nascrimento z najbliższej odległości zdobywa bramkę. O 86 minuta. Wisła Kraków znowu na prowadzeniu. Jest Mak, zagranie do Zachowicza, aj, no i ta piłka niestety nie przechodzi. Muszą poszanować piłkę w ostatnich minutach, odebrać ją szybko, no bo różnie może być, oby tylko nie stracić bramki. Na szczęście sędzia kończy ten mecz, jest wygrana. Ostatecznie Wisła wygrywa w meczu z Ekaterynburgiem, no i proszę, utrzymuje się na miejscu. Na miejscu pożądanym przez kibiców Wisły Kraków. Zobaczmy na tabelę. Champions League to będzie jeszcze to, co nas czeka. My jesteśmy tutaj konferencji, Liga Konferencji. 9 punktów zdobyte. No i to jest to, co chcieliśmy osiągnąć. Tutaj zobaczmy Pogoń Szczecin, trzecie miejsce, Piast Gliwice czwarte. A Wisła Kraków pierwsze. Jest dobrze. Czeka nas kolejny mecz z Rakowem Częstochowa. No i rozpoczynamy mecz z Rakowem Częstochowa. Jedyne, no będą zmiany oczywiście w składzie. Wyjdzie Starzyński w podstawowym składzie, wyjdzie Młyński zamiast Wędruchowskiego. Młyński też musi czasem zagrać. Sobczak na lewą stronę, Zaringa, Gruszkowski, tutaj Szot. No i para Uryga, Koncewicz, Żyłka jak najbardziej.
Koncewicz, Koncewicz, Żyłka. Moglibyśmy dać szansę Sherlockowi, ale na razie zostaje na ławce. Cabri będzie tym pierwszym wyborem tutaj. Tomasiewicz, Nascimento. No i napastnicy to oczywiście Szelongowski i zrobimy Klimenta. A teraz zawodnicy, którzy wejdą w drugiej połowie, to może być Górski, dostać szansę, Zarzukowa, Hugi, no tutaj Petricz i Plewka za Skwarkę. No i ruszamy na Raków Częstochowa. Sobczak, Nascimento, no, młodzi gracze też muszą dostawać szansę. Tomasiewicz, jest Kliment, nasza strzelba. No, Kliment wraca, walczy z Arseniczem, byłym piłkarzem Wisły. Petrasek, Szelongowski, Petrasek, dobrze, udało się zatrzymać na chwilę tą akcję Rakowa. Teraz super podanie, ale na szczęście shot przejmuje tą piłkę. Koncewicz, Żyłka. Podanie do Sobczaka, nie w tempo niestety i Soresku już na skrzydle tutaj spokojnie radzi sobie z piłkarzami. Aj, Wisły. Dobrze, teraz obrońcy. Koncewicz, Żyłka, Tomasiewicz. Czy będzie pierwszy? Nie. Kliment. Dobrze, utrzymali się Wiślacy przy piłce. Tam podanie do boku miało być, ale Tomasiewicz nie zdecydował się i wybrał Klimenta. Kliment do Nascimento. Nascimento jest Szelongowski? Nie, jest Tomasiewicz. Lopez, Iwi Lopez, widzi wybiegającego zawodnika Rakowa, Kun. No, może być ciekawie. Teraz Cabri. Cabri w tempo. Dobrze, Uryga. Aj, popełnił Uryga błąd. Przez chwilę myślałem, że wyprowadzi tą piłkę. Kun, dośrodkowanie i rzut karny. Niestety, rzut karny nie ma. Aj, nic Kabry nie zrobił, nic. Nic Kabry nie zrobił, nie ruszył się z linii. No, przegrywamy 1-0, 20 minuta. Starzyński, gdzie jest ten Piotruś, który tutaj wcześniej, we wcześniejszych sezonach, no, lewą stroną władał, można powiedzieć. Shot, teraz dobra piłka do Młyńskiego, Młynek mija spokojnie zawodników Rakowa, podanie do Klimenta, no i Kliment oczywiście nie trafia z najbliższej odległości. Jest Starzyński, piłka do Sobczaka. Piłka do Sobczaka, Sobczak łamie do środka, teraz Szelongowski będzie próbował oddać strzał, niestety mija
Mija niestety lewy słupek. Szkoda tej sytuacji. Kovacevic. Szelongowski. Longowski, jest Kliment. Spokojnie, tutaj Kliment się utrzymuje. Do Szelongowskiego był na spalonym. No niedobrze, jest niedobrze, jest 1-0. Myślałem, że spokojnie ci zawodnicy poradzą sobie z Rakowem, ale Raków bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę. Teraz Uryga wraca za Ivi Lopezem. Cabri i mamy 2-0. Longowski, jest Kliment, czeka na Tomasiewicza, jest Młynek, dobre dośrodkowanie do Szelongowskiego, mamy 2-1, wracamy do gry. Dobra piłka, a to Tomasiewicza Wójczka niestety nie przejął. No i teraz piłka Żerakowa, na pewno piłka, aj myślałem, że pójdzie piłka, no na szczęście Cabri, bardzo dobre wyjście Cabriego, bardzo dobre wyjście Cabriego i mamy 3-1. Na Raków Częstochowa w formie. Na razie bez zmian w zespole Wisły Kraków. Przegrywają 3-1 z Rakowem Częstochowa na stadionie przy ulicy Reymonta. No nie jest dobrze. Liczyliśmy, szliśmy, idziemy na mistrzostwo, a tutaj zatrzymuje nas Raków Częstochowa, który no, wydawało mi się, że poradzimy sobie spokojnie. Jest Młyński, podanie do Starzyńskiego. Starzyński próbuje się przedrzeć, Kliment. No, na razie nie ma takiej możliwości. Teraz dobrze Szelongowski naciska zawodników Rakowa, starając się wywrzeć jakiś błąd i teraz Wiślacy przejmują piłkę. Sobczak, bardzo dobre wyjście Sobczaka. Gdyby ta piłka dotarła do Klimenta, no to pewnie nic by się nie stało. Teraz Soresku, Koncewicz-Żyłka wraca za Soresku, będzie na pewno groźne dośrodkowanie, oby nie doszło. Nie, Koncewicz-Żyłka spokojnie radzi sobie tutaj z piłkarzami Rakowa. Teraz nas Klimento, jest Tomasiewicz, wreszcie podanie do Klimenta. Kliment wybiega w pole karne. No niestety, będą zmiany i teraz tak. Młyński, Wędrychowski wejdzie za Młyńskiego, Kaufmann za Klimenta. No i chyba na razie tyle. Nie wiem, czy Sawicz nie będzie potrzebny, albo Sobczak. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało jeszcze przez najbliższe minuty. No przydałaby się druga bramka, ale takie straty na razie na Klimento w środku pola nie dają niczego dobrego. Musi wracać za piłkarzem Rakowa. Muszą się teraz złapać to ustawienie. Na Sklimento jest Luis. Spokojnie radzi sobie tutaj z shotem. Shot chyba faulował. Jest jeszcze piłka w grze. Cabri. Daleki wyrzut do Tomasiewicza. No ale niestety Tomasiewicz nie przejmuje tej piłki. Dobry przerzut. No i Cabri ratuje teraz. Żółty kartonik dla shota.
56 minuta, 3-2. Jest ten mecz jeszcze do przynajmniej zremisowania. Trzeba tylko odebrać piłkę i strzelić bramkę. Jedną i drugą. Dwie bramki do remisu. Czy będzie ciężko? No zobaczymy. Cabri dobrze wyciągnął się jak struna. Teraz piłka do właśnie do Wędrychowskiego miała być zagrana, ale niestety nie dociera. Teraz Wędrychowski jest już przy piłce, rozgląda się tutaj za piłkarzami, z kim może rozegrać tą piłkę. Dobra piłka do Szota, Szot. Kaufman już wychodził na pozycję, jest Tomasiewicz. Tomasiewicz sam próbuje chyba, sam próbuje rozegrać tą piłkę. Dobrze, Szelongowski strzela, mamy 3-2, przebił się Szelongowski przez ten tuman obrońców, walczył bark w bark, ramię w ramię, no i mamy to, jest zwycięstwo Szelongowski, tutaj małe problemy, ale udało mu się przeżyć, udało mu się zdobyć tą bramkę, 3-2, 84 minuta, no jest 15 minut, no będą na pewno zawodnicy walczyć o tą trzecią bramkę, dobre przejęcie Starzyńskiego, walczy, próbuje tak Szelongowski odebrać szybko piłkę, no to jest na pewno coś, co muszą szybko wdrożyć. Teraz dobre przejęcie Urygi. Kaufman jest w porę, czeka na Skrimento. Muszą podejść Wiślacy bliżej. Starzyński zgubił piłkę. Wycofanie do Sobczaka. Sobczak na Skrimento. Piłka do Tomasiewicza. 3-3, 81 minuta, Tomasiewicz, Wisła wraca z dalekiej podróży, bardzo dobra piłka Sobczaka do Tomasiewicza, zobaczmy jeszcze raz, jak Tomasiewicz umieści ją w bramce, nie, to na Skrimento podał do Tomasiewicza i Tomasiewicz zamyka tą akcję, super, mamy 8 minut, żeby wygrać ten mecz, no i to jest do zrobienia, Wiślacy muszą tylko przycisnąć, są nakręceni, teraz te akcje pokazały, że potrafią grać w piłkę, no i teraz co trzeba zrobić, trzeba zdobyć tylko bramkę, która da zwycięstwo. Starzyński podchodzi wysoko bardzo, teraz piłka dobrze odebrana przez piłkarzy Wisły i Tomasiewicz znowu będzie nakręcał akcję Wiślaków, jest Szelongowski, zagrywa do Wędrychowskiego, no niestety ta piłka no, źle zagrana, zły wybór zawodników Wisły, no i teraz trzeba wracać, zrobiła się tutaj luka na skrzydle, jest Sobczak, wraca Sobczak za piłkarzami w białych strojach, no było blisko na czwartą bramkę i niestety czwarta bramka pada, Raków Częstochowa wygrywa ten mecz, Kun zdobywa tą bramkę, ale zobaczmy, Szymon Czyż, niewiarygodne, 4-3, przegrana Wiślaków. Co zrobić? No nic nie zrobimy. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka Kasagrania. Ivi Lopez świetnie zagrał, Cabri może nie być z siebie dumny. Lekka przewaga w tym meczu Rakowa Częstochowa. Już myśleliśmy, że jesteśmy w stanie coś zrobić w tym meczu więcej. No niestety Raków okazał się mocniejszy. No i mamy sytuację w tabeli, jaką mamy. Pogoń Szczecin prowadzi, Wisła Kraków na czwartym miejscu, Legia za nimi, Piast Gliwice depcze nam po piętach. No co zrobić więcej? Zapraszam na kolejne odcinki Kwasogrania. Jedyne co szybko sprawdzimy, Szymańskiego sprawdzimy, bo to jestem ciekaw, Damian Szymański, 27 lat, AEK Ateny. Ciekawy piłkarz do sprowadzenia na pewno. No, zobaczymy, czy uda. Mam nadzieję, że tak. Do usłyszenia i będziemy w kontakcie. Zostawcie suba i komentarz pod tym filmikiem. Dziękuję, cześć.